Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, minęło już kilka dni od montażu, czy nie montażu, a uruchomienia już w moim domu trzech pomp ciepła. Dwóch pomp ciepła powietrze-powietrze i jednej pompy ciepła powietrze-woda. Także chciałbym się z Wami podzielić pierwszymi wrażeniami. Jakie plusy, jakie minusy, co sprawiło jakieś, nie wiem, co było kłopotliwe. Także zapraszam. No a dla tych, co jeszcze, co nie śledzą mojego kanału ogólnie, to może tak potocznie powiem. Pierwsze moje trzy pompy ciepła do ogrzewania. Także pierwsza to jest Rotenso Imoto Serie X klimatyzator o mocy 2,6 kW. Druga to jest Rotenso Imoto Serie X 3,5 kW, także klimatyzator. I trzecia to jest też klimatyzator Gray Amber Prestige, ale przerobiony na pompę ciepło powietrze woda o mocy 7 kW. No, musiałem się do maszynowni schować, bo na zewnątrz nic by, że tak powiem, nie pogadał. W tle widzicie wymiennik rurowy do pompy ciepła 7 kW, właśnie z Gray Amber Prestige'a. I na razie jestem w trakcie jeszcze zamówienia skrzynki, żeby całą tą elektronikę powpychać. I pierwsze testy już były, ale czekamy, żeby było troszeczkę chłodniej, bo teraz nie ma sensu tak naprawdę grzać tą pompą ciepła, jeśli ja na razie tylko i wyłącznie grzeję na dole pomieszczenie pasywne, bo ja mam dwa pomieszczenia. Na dole jest około 40 m², tylko że tam jest pomieszczenie wysokie na 2 metry. A u góry mam znowu też pomieszczenia, ale już tam jest prawie 80 m² i standardowe tam jest około chyba 2,40 do sufitu. Nie pamiętam dokładnie, wam z metrem nie będę teraz latał. I nie używam jeszcze na razie ogrzewania, bo nie ma potrzeby, a na dole właśnie w tym pomieszczeniu jest potrzeba, bo nie dość, że jest właśnie pasywne, dom jest wkopany metr w ziemię i tamte pomieszczenia wszystkie są skierowane na północ, także nie ma opcji, żeby ze słońca cokolwiek się pojawiło. I została uruchomiona właśnie tam, znaczy włączona i działa cały czas jednostka 2,6 kW. Także mając podgląd z zamela, czyli licznika energii, zobaczyłem, że ta jednostka włącza się, znaczy ustawione było z temperatury przepływu, czyli to co jest na jednostce, to co jednostka widzi na czujnikach przepływu powietrza. Jednostka do tego się dostosowała, było ustawione 21 stopni. Jednostka zrobiła swoją temperaturę, wyłączyła się i tak to się działo około 3 razy na godzinę. Włączała się, wyłączała się, no bo osiągała konkretną temperaturę. Pomieszczenie całe w Regipsie i dobrze docieplone jest od środka, także powietrze, ciepło z niego nie ucieka, ale też nie akumuluje się. Właśnie te pomieszczenia są takie, żeby był stały, delikatny nadmuch, a ta jednostka i tak jest za duża, chociaż jest 2,6 kW na to pomieszczenie. No niestety mniejszych nie ma. Także trzeba było wziąć instrukcję obsługi i ustawić temperaturę, żeby była czytana z pilota. Pilot jest, jeśli klimatyzator jest w salonie, naprzeciwko jest przejście do kuchni i około 7 metrów od klimatyzatora jest położony pilot dosłownie na lodówce, bo pilot może tylko leżeć i być skierowany w stronę jednostki. Nie może być do góry, na bok, inaczej, bo po prostu jednostka nie widzi sygnału z tego pilota. Także musi być tylko skierowany. Niektórzy to wiedzą, dla mnie to jest nowość, bo nigdy nie miałem z tym do czynienia tak naprawdę. I ustawiając temperaturę z pilota załatwiłem, znaczy inaczej, może nie załatwiłem, ale zrobiło się tak, że teraz jednostka grzeje około 30-40 minut i później około godziny
jest właśnie przerwy. Tylko teraz troszeczkę tracimy na komforcie, bo wcześniej włączała się 3 razy na godzinę i mieszała tak w miarę równo było to nagrzane, tylko mając kilka pomieszczeń, jeszcze dalej jedno na przykład pomieszczenie, to ciepło tam nie dochodziło. Także no, trzeba pójść teraz na jakiś kompromis, bo no niestety, jak się ma otwarty salon, to powietrze dojdzie wszędzie. Jak się tu ma coś, tam się ma coś i gdzieś jeszcze ma się drzwi zamknięte, także za drzwi nie przejdzie, nie ma opcji. I najlepszym wyjściem jest ustawienie właśnie tej temperatury z pilota. Tylko tam jest no taki problem, nie problem. Dla mnie może jest to, może da się tą histerezę jeszcze zmniejszyć, bo chciałbym, żeby było na przykład pół stopnia, tam jest 1 stopień, czyli ustawiacie 22 stopnie. Jest, no ustawiacie 22 stopnie, spada do 21, jednostka się uruchamia i bije do 23. To jest takie właśnie komfortowe, niekomfortowe, wszystko, każdy sobie musi wypróbować, ale już to ciepło wszędzie dochodzi, nawet przez klatkę schodową zaczyna do mnie na górę iść, także jeszcze tym bardziej nie muszę uruchamiać ogrzewania u siebie na górze, co tak tylko na testy uruchamiałem, bo i tak jak na tą pogodę, nawet bo było po 10 stopni na zewnątrz, to jeszcze okno uchylałem, jak słońce wyszło, bo jest ciepło w domu, prawda? A tutaj no nie ma opcji, musi to pracować. Zrobię wam, albo zrzucę na maila, albo jak mi się uda, to zalogować się jeszcze na stronę za maila przez komputer, to z OBS-a wam pokażę, jak to mniej więcej ciągło. Ale z drugiej strony, czekajcie, mogę z telefonu jeszcze wam pokazać, jakie są zużycia prądu na daną chwilę. No i dobra, udało mi się zalogować na licznik energii na suple. To powiem wam troszeczkę, pierwszy raz tu jestem i tylko minuty mi pokazuje tak naprawdę. Nie mogę zobaczyć historii, ile na której fazie jest pobrany, tylko ogólnie cały licznik. Ja to oczywiście tutaj mam w smartfonie wszystko i tam można sobie co do, że tak powiem, minuty wszystko posprawdzać. Tu jest tak bardziej ogólnie, ale nie o tym, tylko o tym właśnie, jak ta jednostka pracowała. Tutaj właśnie mamy zaznaczony odcinek 11 września, 12 września. Zmiany po prostu odczytu temperatury przez jednostkę, no przez, po prostu przez jednostkę, prawda? I także tutaj, jak widzicie, był odczyt z jednostki i widać tutaj co godzinę, trzecia, szósta i ogólnie tak. To dobrze widać. Widzicie, ile jednostka się po prostu włączała, wyłączała, włączała, wyłączała w kółko i w kółko. No i jakąś energię pobierała. Tutaj nie chodzi o to, czy ona weźmie mniej w energii, czy więcej, tylko mi tak nie za bardzo pasuje, tak żeby to się 3 razy na godzinę uruchamiało, wyłączało. Później była chyba próba grzania jakaś tam. Cały czas na zielono to jest to właśnie ta 2.6 i zostało zrobione ustawienie z pilota. I z pilota widzicie, jak to się zachowuje. Pompuje, grzeje, 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 nagrzeje i czeka. A w międzyczasie wentylator w jednostce wewnętrznej cały czas kręci, jeszcze miesza dodatkowo powietrze. I to jest fajne, powiem wam, bo jak powietrze stoi, to zimno jest bardziej odczuwalne, a jak powietrze się porusza, nawet mieszane to samo, to zimno już nie jest tak odczuwalne. I też te temperatury się w miarę równo rozkładają po całym domu, jeśli dom nie jest przystosowany właśnie pod ogrzewanie z jednego, że tak powiem, punktu, a żeby zagrzać wszędzie. Także to jest kwestia gustu. Dziadek zadowolony, bo ma ciepło. Mnie nic nie obchodzi. Nastawiłem temperaturę, wyszedłem. Dziękuję, do widzenia. Średnie zużycia tej jednostki 2.6 to jest niecałe 2 kWh na dobę. Tutaj widzicie, jak ono się włącza, wyłącza. To są takie po prostu ułamki. On jak się włączy, to wchodzi na 600 W, później wchodzi na 300 i tak sobie kręci na tych 300 W. Także tak to wygląda. Tutaj też rozciągnę wam więcej tego. Albo inaczej, może tu próby Ambera były. Przy okazji robiłem próbę Ambera. Także Amber sobie troszeczkę też pociągnął. Amber już potrafił na 2200 W wyjść. Tu tylko pokazuje kilowatogodziny. Ale jak się później ustabilizował, jak widzicie, to jest chyba co minutę, dobrze, mu nieco 10, tak? To jest dziwnie pokazane, jest 17.59, później już jest 18.09, także co 10 minut jest naliczane. I widzicie, jak już się zbiornik nagrzał, tutaj była próba akurat jeszcze z domem, to 2 godziny chyba chodziło, z tego co pamiętam, mamy 17.18, tak, była próba 2-godzinna,
najpierw nabijanie tego zbiornika, a później już uruchomienie centralnego ogrzewania i to się po prostu kręciło. Wszystkie temperatury się ustabilizowały, wtedy pompa ciepła weszła na około 1000 watów, co wtedy był jakieś 4,5 przy 13 stopniach na zewnątrz, ale teraz nie patrzymy się na te copy, bo to jeszcze nie ma sensu, to nie jest okres właśnie dogrzania pompą ciepła poprzez wodę, dlatego ja wybrałem klimatyzatory, żeby jak najwięcej właśnie ciągnąć z właśnie tej energii, no inaczej, najtańszego ogrzewania używać, bo jednak wymiana powietrza na powietrze jest najtańsza. Tutaj też odogrzałem sobie wczoraj troszeczkę tą 3,5, to tak z ciekawości też chciałem pilota skalibrować, no to dobrze się nie włączyło, się zaraz wyłączyło, musiałem podbić na 27 stopni, bo dom jest ciepło, a no chciałem spróbować, jak to będzie mniej więcej działało. Po nim to zostawiłem wszystko włączone, tylko dzisiaj wyłączyłem, bo no wentylator cały czas chodzi. No nie ma potrzeby, żeby ten wentylator cały czas w tej jednostce chodził 24 na dobę, jeśli i tak jest w domu ciepło, także no tyle, bo słuchajcie, rozgadałem się troszeczkę za dużo, jak zwykle. Także pierwsze wrażenia oczywiście na plus. Nic mnie nie obchodzi, nastawiam, dziękuję, do widzenia. Prądu zużywa tyle, co jak to mówią, kot napłakał. Kolejne próby no będą, jak się chłodniej zrobi, na razie się ociepliło, wieje, także no mi się wydaje, że będzie bardzo dobrze. Zobaczymy, kiedy u mnie skończy się ten komfort cieplny, tak naprawdę już z klimatyzatorów. Ja w łazience i tak mam jeszcze osobno farelkę, bo tam nie ma opcji inaczej dogrzać. Farelka jest na czujniku, także ona sobie tam po prostu włącza się, wyłącza, kiedy jest potrzeba. Jak trzeba zagrzać więcej, to się tylko podkręca temperaturę i nie ma problemu. Tak jak mówiłem, dziadek zadowolony, bo mu ciepło, to mu nie przeszkadza, czy się włącza często, czy nie często. Ja też z tego ciepła pomału zaczynam korzystać, bo zaczyna to ciepło też po czasie klatką schodową do mnie na górę dochodzić, bo tam mam ciąg wentylacyjny, także jeszcze później u siebie, że tak powiem, użyję właśnie tego ogrzewania. A co do ambera, to jak się wszystko poskłada i troszkę się chłodniej zrobi, to też zrobię parę filmów z próbu, bo nie myślę szybko tego ogrzewania używać, jeśli klimatyzatory dadzą radę, także na dzisiaj tyle, pierwsze wrażenia moje takie, później zobaczymy, co dalej. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, słoneczka życzę i oby zimy było jak najmniej i jak najkrótsze.